Siemanko, Lucky z tej strony, jadę z moim ulubionym kumplem, siemanko Gplay! Yo, siemano, witajcie tutaj w kolejnym odcinku Lucky'ego na kanale. Tak, właśnie tak, pewnie nie mogliście się doczekać, ale w końcu jest mój filmik! I słuchajcie, jedziemy do sklepu z craftingami, bo niedawno normalnie powstał sklep z craftingami. Słyszałeś o tym, Gplay? O, właśnie tutaj, to tutaj! Tak, tak, słyszałem, słuchaj, to jest normalnie coś niesamowitego. Wielkie otwarcie było dosyć niedawno, dlatego myślę, że jeszcze coś dla nas zostawili i będziemy mogli wykorzystać tą szansę. Tak, tak, a wy jeśli chcecie razem z nami wejść do sklepu i super jakąś rzecz, jakąś postać może skraftować, to już teraz kliknijcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, zjedźcie z czerwonego przycisku na szary i może napiszcie w komentarzu, jaką wy postać byście chcieli na przykład skraftować. Nie wiem, na przykład Huggy Wuggy, albo jakąś inną postać, albo Spider-Man, no w komentarzu. Albo Gplaya, Gplaya może powiedzcie, żeby mnie skraftować, to może skraftujemy mojego klona i będzie też bardzo ciekawy odcinek może. Z tego. O, może i tak, no i superancko. Dlatego tutaj, wow, zobacz, dwie wejścia. Jacie, co to jest? Jaki to jest crafting? Widzisz, jaki ogromniasty crafting tutaj chwila, jest? To jest chyba ochroniarz ze Squid Game, ale widzisz, jakie tu są skomplikowane w ogóle itemki, Lucky? Skąd takie itemki można zdobyć? To ja nawet nie mam pojęcia. Ty, ja tak samo nie mam pojęcia. Nie wiem, skąd to wziąć. A tutaj jaka zbrojka, ty. Ja bym chciał zawsze mieć taką zbroję. Mogę ją przymierzyć? Ja nie mogę, Lucky, ja bym ją przymierzył w ogóle. Zobaczymy, jak będę wyglądał. Jak, stary, jak ci się podoba? Ej, ale ty super wyglądasz. Ty wyglądasz teraz jak ochroniarz ze Squid Game, ale czekaj, tutaj pan sprzedawca coś patrzy na ciebie jakoś Halo, inaczej. Proszę odłożyć tą zbroję i to natychmiast, ponieważ to jest eksponat i bardzo droga, jedna z droższych tutaj rzeczy w naszym sklepie, dlatego proszę to natychmiast zdjąć. O, dziękuję panu. Dobra, proszę pana, zajmiemy się tym, ja już pogadam z kumplem, on już wszystko ściąga, odkłada dobrze na miejsce. Jacie, ale pan ma tutaj megaśny sklep normalnie, tutaj lalka ze Squid Game, tutaj Huggy Wuggy, to wszystko można skraftować, wie pan co? My tak byśmy z kolegą chcieli skraftować tutaj tego ochroniarza ze Squid Game, tak, tak, tylko skąd wziąć takie itemy, takie super? No, ogólnie crafting nie jest prosty, poza tym to jest dosyć drogie. To jest dosyć drogie, a właśnie hełmik jeszcze tutaj, dobrze, że pan tutaj wspomniał koledze, bo tak naprawdę już chciałem wzywać ochronę. Tak czy inaczej, może wam powiem, jak zrobić tego ochroniarza ze Squid Game, ale tak naprawdę musielibyście mi pomóc, ponieważ ostatnio miałem włamanie, o 3 w nocy ktoś ukradł mi crafting na po prostu skraftowanie wieży psiego patrolu. I tak naprawdę jak mi pomożecie to odzyskać i się dowiecie, kto to zrobił, tutaj możecie w gablotce zobaczyć po prawej stronie, po twojej lewej. Aha, tak, widzę. W tej gablotce to zniknęło. Co? I ktoś po prostu wieżę psiego patrolu. Crafting wieżę psiego patrolu, czyli normalnie craftuje się wieżę psiego patrolu. Tak, dobra, dokładnie. To my się tutaj rozejrzymy, zobaczymy, kogo to sprawka i jesteśmy super mega detektywami ogólnie, z Gplayem. Chwila. Jeszcze mała podpowiedź, ponieważ osoba, która tak naprawdę tutaj to ukradła, bardzo dobrze się zna na hakowaniu kamer, ponieważ na kamerach nic nie wykryliśmy. A, na kamerach nic nie wykryliście, no właśnie tutaj widzę, że są kamery, dlatego byście od razu wiedzieli, kto to niby tą recepturę zabrał, a tak Lucky, to nie wiecie też to. Też to zobaczyłeś? Że w ogóle tutaj są ślady jakieś dziwne butów? Słuchaj, tutaj w tą stronę prowadzą i tutaj w tą stronę, widziałeś to? No tak, obocen normalnie tutaj deski ma pan tutaj, właśnie te, tutaj, wiesz co, musimy pójść, bo widać jak, widać w dwie strony, albo ktoś przyszedł tędy i wrócił tamtędy, dobra. Albo no ja ktoś idę wrócił tym tropem, tamtędy i przyszedł tędy. Ja idę tym tropem, ty idź tamtym drugim tropem i jak coś znajdziesz, to dawaj znać. Może znajdziemy, słuchaj, crafting w wieży psiego patrolu, będziemy wiedzieli, jak ją zrobić. Tak, także, a później skraftujemy super ochroniarze ze Squid Game. My już lecimy, panie sprzedający, zaraz się wszystko okaże. Gdzie to jest? Właśnie tutaj. Zobaczyłem, że tutaj można też Ridera postać skraftować. Pewnie wszystkich z psiego patrolu można skraftować. I tutaj normalnie idą te ślady w tym kierunku, ale ktoś miał obłocone buciki. Ktoś miał tak strasznie obłocone buciki, że widać, to dobrze, że miał obłocone. O, laptopa ktoś zostawił? Dziwna sprawa. Ktoś zna się na laptopach. Ciekawe, kto zna się na laptopach, na komputerach, że mógłby... i wszystko jasne. Czy to nie by przypadkiem nie haker? Zna się najlepiej na laptopach i mógłby nawet usunąć zapis z kamer? Tak, widać to jego... I tutaj te ślady wszystkie prowadzą. Ej, mamy trop, widzowie, ale super, biegniemy i sprawdzamy.
po cichutku, gdzie tu on może ma, okej? Okay? Jak widzisz, tu ma też recepturę. Pakujemy tu jeszcze kamerę. Na szczęście mam tutaj ten crafting psiego patrolu, także bez problemu niedługo ta wieża powstanie. Normalnie golemy, niedługo będziemy najpotężniejsi tutaj na świecie, najpotężniejszą imperium stworzymy i niedługo stworzymy też ochroniarza ze Squid Game, to będzie podwójne combo, mam tutaj nawet już specjalną tą cegiełkę. Muszę jakiś plan, co? On już ma nawet jedną rzecz z craftingu, on już jest blisko stworzenia ochroniarza ze Squid Game. Musimy być pierwsi, skraftować tego ochroniarza. Słuchajcie, ja tutaj teraz zrobię taki plan, żeby zmylić jego uwagę, to tutaj normalnie TNT zaraz podłożę, okej, już? Dobra, mam, okej, biorę i zobaczcie, on jest tam dalej w środku, tak? Wow, on ma tu jeszcze jakąś lepszą armię, zobaczcie. Dobra, on jest tu w środku, dzwonimy, pukamy i teraz tak, szybko, pyk, sprawdzamy, jak to będzie wyglądało. Wow. Ej, co tu się stało? Halo, co to za wybuch? Przepraszam, kto za tym stoi, bo zaraz zhakuje normalnie mu życie, całe życie mogę zhakować. Niech ktoś się lepiej przyzna. Jestem już w środku i dobra, biorę cegiełkę ze Squid Game, biorę, to na pewno się przyda. Psi patrol, wieża crafting. Co? To jest ten właśnie sprzedający, on powiedział, że tego potrzebuje. I co? On tu jest zalogowany i chce grać w tą grę Squid Game na 4 komputerach naraz? On chce szybciej zdobyć te rzeczy właśnie z craftingu? Dobra, wiecie co? Ja już mam wszystko, on tu się zbliża, właśnie orientuje się, kto to robi, te rzeczy, ale a to ja zrobiłem, ile telefonów on tu ma, ile rzeczy tutaj jest. Wezmę sobie jeden telefon na wszelki wypadek i zmykam szybciutko oddać właśnie recepturę wieży psiego patrolu, ale super. Słuchajcie, macie recepturę na przykład, łączycie itemki ze sobą i powstaje wam taka super megaśna wieża, słuchajcie, psiego patrolu, że nawet nie musicie stawiać blok po bloku, tylko normalnie od razu macie taką wieżyczkę. Dobra, ale będzie zadowolony ten pan sprzedawca. Panie sprzedawco, ja już mam to wszystko, wie pan? Ja już mam to wszystko. Ej, Lucky, słuchaj, w ogóle, wiesz co, stary, ja nic nie znalazłem, masz coś w końcu, udało ci się znaleźć? Jasie, ale mega, wiesz co, kto za tym stał? To stał za tym haker, ale poczekaj, pogadam ze sprzedawcą, bo muszę mu coś dostarczyć, okej? Dobra, to dawaj. Panie sprzedawco, mam już tą recepturę, to jest ta receptura. Tak? Crafting psiego patrolu wiesza, proszę, to dla pana. Jacie, dziękuję. No i teraz słuchaj, w takim razie mogę ci zdradzić normalnie tajemnicę, w jaki sposób zrobić po prostu, wiesz co, zdobyć te itemki ze Squid Game. Tak, jak zdobyć te rzeczy, tą cegiełkę, tą główkę i to, co dostałem, co pan mi teraz rzucił? Wrzuciłem ci teraz specjalny login, będziesz się musiał zalogować do specjalnej gry na swoim laptopie bądź komputerze na zawody Squid Game, jeśli ci się uda, wiesz co, w tych zawodach wziąć udział i po prostu przetrwać, no to zdobędziesz te wszystkie przedmioty, możecie wziąć udział nawet z twoim kumplem, jak chcecie. Ja cię i tam w tej grze będę mógł zdobywać te itemki, dobra, ja już wszystko wiem. Ładnie. Ja wszystko wiem, proszę pana, ale super, normalnie tak się cieszę. Dobra, my już biegniemy. No, trzymajcie się. Wszystkie itemy i stworzymy ochroniarzy ze Squid Game. Ja powodzonka. Zaleguj się do gry Squid Game, login to 212, ale super. Gplay, chodź, biegniemy do mnie do domu. Ej, wiesz, mam ja login. Też ty, Lucky, czemu ty to zdobyłeś, a ja nie? Co jak tylko jedna osoba będzie mogła grać w te zawody, co? Nie, będziemy razem brać udział na pewno. Wiesz co, już wszystko wiem na ten temat. Logujemy się do gry Squid Game i gramy w tą grę. W trakcie tej rozgrywki są poukrywane gdzieś te itemy. Później kraftujemy ochroniarze ze Squid Game i normalnie będzie taki chyba, sprawdzimy jego umiejętności, doświadczenia gry w Minecrafta i wszystko inne. No dobra, słuchaj, ja w ogóle wziąłem laptopa, bo mieliśmy w ogóle razem w Minecrafta grać, ale możemy zagrać w takim razie w Squid Game, jak chcesz. No dawaj ten login, zalogujemy się tutaj, jak to tam szło, razem w tym samym momencie się zalogujmy. Tak, loguj się. No ja dawaj. Ja ci podaję już login, zaloguj się do gry Squid Game, to poczekaj, wpiszemy na raz, dwa, trzy, dwa, jeden, dwa, uwaga, dobra. Dwa, jeden, dwa. To w której ja teraz grze jestem? Jocie! Zobaczcie, weszliśmy do tej gry! Tam z tyłu jest Gplay! Gplay, to co, zaczynamy Manko? Tą Squid Game grę? Gdzie no, tu są zaczynamy! Jakieś właśnie itemki? Się zalogowaliśmy, Lucky! Normalnie, słuchaj, to jest ten pokój, gdzie tutaj gracze, wiesz co, sobie mogą odpoczywać! Czyli jesteśmy graczami w tym momencie, normalnie! Dobra, to ja zaczynam, szukam tutaj rzeczy, a ty rozpoczynaj tą rundę! Będziemy grać w Squid Game! Jocie, ale super! Będą tu pewnie Lucky. Tutaj, gdzieś są te rzeczy!
Tutaj znalazłem w ogóle jakiś guzik start, żeby zaczynamy chyba pierwszą rozgrywkę. Klikamy, dobra, to klikam. Klik. I co? Ty, rozpoczyna się za 4 sekundy, to jest chyba czerwone, zielone laki. Także dobra, to co robimy? Lecimy przed siebie, dobra. przed siebie, coś tu jest. Dobra, czekaj. Uważaj. Wow, ja nie mogę, jak tam ci idzie? Dałeś dobrze, radę? Dobrze, mam już tą, zebrałem już jedną, wow. Ej, nie udało mi się, G-Play, tutaj jest 20 sekund na odnowienie, myślałem, że to jest łatwe, ale czekaj, mogę teraz zobaczyć, gdzie są te itemy, które potrzebujemy. Ja już jedną cegiełkę czerwoną zdobyłem, tutaj jest druga, a tutaj jest trzecia. Dobra, dobra, to będziemy musieli, ja może pójdę w lewo, słuchaj, a ty pójdziesz tą środkową wziąć, co? O, dobra, dobra, i teraz przechodzimy na raz, słuchaj, jak się zatrzyma... Ty, że to nie będziesz się ruszał, to kliknij shift, tak, żeby się nie ruszać. Dobra, Laki, słuchaj, za to możemy drugi raz wystartować i może teraz się uda, co? Próbujemy drugi raz. No dawaj, lalka ze Squid Game dobra. Czeka. No to klikam guzik, słuchaj, i tutaj będzie teraz odliczanie, mamy 5 sekundek, krzykuj się. Zbieramy itemki. Za pierwszą bazę, dawaj, biegniemy, za pierwszą bazę i tam, słuchaj, w razie przerwa. Dobra, ja staję w tym momencie. Jocie. Dobra, na shifcie. Jestem szybko. Już. Dobra, ja staję, słuchaj. Zebrałem cegiełkę, G-Play, lecimy ja dalej. Ja cię nie mogę. Dawaj, lecimy dalej. Ja już jest, padłem. Udało dawaj, się. Może mi się uda. Jest. Stań. Dobra, stanąłeś, Laki. Dobra, dawaj, teraz biegnij. Stop. Dawaj, i teraz dasz radę. Iż do końca, dawaj. Do końca biegnę. Jest, udało się. Udało się, zebrałem jeszcze cegiełkę. Mamy itemy, mamy wszystko. Nice. Jestem w jakiejś nowej w ogóle, nowym rzeczy. Coś trzeba zapamiętać. G-Play, jesteś tutaj obok mnie, tepli się. Tak, ja ciebie jesteś... widzę, słuchaj, musisz, wzorek tutaj będziesz musiał ułożyć. Po prostu, wiesz co, z tego miodu, za 4 sekundy. Taki sam wzorek muszę ułożyć. Ty czekaj, ale gdzieś tu, ja cię. Tutaj, teraz dawaj, tak samo jak było, pamiętasz jak tak, to było? Tak, ja pamiętam to, tylko chodzi o to, że ja tutaj też muszę zbierać itemki, wiesz? I chodzi o to, że ja zobaczę. Zobaczę, czy coś tutaj jest. Ej, Laki, niedaleko widzę ogólnie. Byś musiał, wiesz co, pójść troszeczkę tutaj. Niedaleko jest dziura. O, teraz ją zobaczysz, widzisz? Popatrz się po prawej stronie. Widzę tam dziury, jest, tam jest. No, widzimy, tam jest cegówka. No. Masz 20 sekund, słuchaj. Jak dasz radę, to idź później po tamtą cegówkę. Weź ją po prostu. Masz, słuchaj, 16 sekund. Dasz radę, Laki, dawaj. Dam dawaj, radę, dawaj, oczywiście, jestem... że tak. Oczywiście widzowie we mnie wierzą. Uda nam się, dobra. Dawaj, 10 tutaj... sekund. I dawaj, po cegówkę dawaj. Dobra, biegnę już. O, tutaj jest, da się przejść chyba. O, jestem, udało się, jest tutaj o, coś ciekawego. Laki, pojawiłem się tutaj, teraz razem będziemy mogli normalnie przechodzić. Trzymaj tutaj, kto zbiera w ogóle te cegiełki? Dawaj, no cegiełki. Dobra, są, trzymaj. Spoko, czerwone cegiełki nam się przydadzą. Mi się udało tutaj pozytywnie ułożyć ten wzór tutaj, chyba wygrałem. Widziałem. Tą gierkę. No. Kozacko, słuchaj, to ułożyłeś. I co, wziąłeś teraz tą kolejną cegiełkę? Ile już mamy tutaj na stanie? Tutaj kolejną cegiełkę, już zdobyłem, teraz mamy trzy, ty dwie, jedną zdobyłeś tam. Wow, zobacz, tutaj zbrojkę mamy. Mam tą zbrojkę, dobra. Trzymaj zaraz tutaj. Skraftujemy ochroniarze ze Squid Game, się nie mogę doczekać. Dobra, dawaj, idziemy teraz na przeciąganie liny. No. Wow, tutaj nas, mnie teraz teleportnęło. O, G-Play, ty jesteś tutaj też? To normalnie, Laki, normalnie mam łuk i zaraz ciebie ustrzelę. Też masz łuk? Normalnie, patrz, ja tutaj biorę. Ej, mam tutaj, cegiełkę zdobyłem. Ty też zdobyłeś cegiełkę? Nie, ja tutaj mam cegiełkę. Okej, rzuć mi te cegiełki, bo ja zbieram całe itemki. Ty, a ja widzę, że ty masz też tam jakieś inne itemki. Zobacz, tak. Ej, masz hełmik tego ochroniarza ze Squid Game. Dobra, to weź mi ten hełmik tutaj, jak możesz przekaż, tylko żeby nie spadł na dół. Dobra, złapałem, no. Okej? Dobra, zaczynamy i za 5 sekund się zaczyna runda. Zaczynamy, rozpoczyna się. Lecimy przeciąganie liny, G-Play, jesteś tutaj? Tak, ja ciebie widzę, słuchaj, ale ja wiesz co, odpadłem w pierwszej konkurencji i tak naprawdę to teraz od ciebie zależy tutaj na przeciągam się liną w ogóle, strzelam z łuku chyba i to chodzi o to, że wtedy przeciągam się liną jak trafiam i kto lepiej trafi, ten wygrywa w ogóle cały mecz tutaj. Ja cię, ale emocje. Ty, wygrałem przeciąganie linii nawet. No i mam już wszystkie itemy, mogę skraftować normalnie ludzie, widzowie super mega, ochroniarze ze Squid Game normalnie. Kto by się spodziewał, że to dzisiaj? Wyloguj się z gry, wylogowuję się. Idzie play, wyloguj się z gry, to już koniec tej gry. Już, my już skończyliśmy. Ja, ale kurczę,
Nie było takie łatwe, Lucky, ja nie mogę, zdobyliśmy w końcu te wszystkie przedmioty, to co myślisz, że możemy skraftować tego ochroniarza ze Squid Game teraz? Ja cię oczywiście, przecież widzowie na to czekają cały odcinek, do końca odcinku oglądają, żeby w końcu się dowiedzieć, co ten ochroniarz potrafi. No dobra, dobra, no to dawaj, razie, pamiętasz to tą poczekaj. Recepturę? Tak, 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 pamiętam tą recepturę, poczekaj, tutaj głowa, hełm, tutaj nogi, cegiełki poustawiam i uwaga, i ostatnią cegiełkę, 3, 2, 1. Wow, ej, poczekaj, halo, czy to ty? Ej, zobaczył, działa normalnie. Ja nie mogę, słuchaj, co jak on się ciebie będzie słuchać, a mnie nie, bo ty go skraftowałeś. Ja nie, cię kręcę. Ej, wiesz co, jakoś się podzielimy. Ej, ochroniarzu, przyjdź do mnie na chwilę. Dzień dobry, witajcie. Wow. Witajcie, właśnie się pojawiłem w waszym świecie. Jestem do usług i mogę wam wygrać każde zawody z Squid Game. Jestem od teraz waszym ochroniarzem i ochronię was przed całym złem. I żebyście tutaj grali fair play, zgodnie z zasadami Squid Game, dokładnie. Nie tak. Jo, ale super! Jest, mam ochroniarzy ze Squid Game! Mam ochroniarzy ze Squid Game! Dobra, teraz będziemy najlepsi w tą grę! Ej, Gplay, słuchaj, mam do ciebie sprawę! Lucky, ale w ogóle on za tobą chodzi, a za mną nie! Mieliśmy się z nim podzielić i mieliśmy razem w ogóle się bawić w tą gierkę! A co to ma być, że ty go teraz zabierasz i co? Czekaj, czekaj, mam pomysł! Ja go biorę challenge na 2 godziny, a później... Tobie go daję i ty go weźmiesz na wynajem. Ja idę go sprawdzić, bo jesteśmy z widzami ciekawi, co on w ogóle potrafi. Dobra, to po 2 godzinki umawiamy się, to ja tutaj czekam. 2 godziny równo odliczam na stoperze, masz przyjść tu za 2 godzinki. Jasne, Gplay, oczywiście, że tak. Ochroniarzu ze Squid Game, słuchaj, bo my z widzami jesteśmy ciekawi, naprawdę dużo włożyliśmy w to, żeby zdobyć te itemy, żeby cię skraftować i naprawdę powinieneś zrobić wszystkie rzeczy. Powiedz mi, co potrafisz? Ja będę szedł tu sobie na przykład tym skrzyżowaniem. Uważaj, stój! Czerwone! Jak patrzy stój? Się normalnie! Patrzy się, ona się patrzy teraz, w tym momencie musisz być ostrożny bardzo! Wiesz, ona ma cię na celowniku! Przecież my nie jesteśmy w Squid Game teraz, gdzie o to ci laleczka, chodzi? Laleczka normalnie, nie ruszaj się! O, dobra, czekaj, dawaj teraz zielone, możesz się ruszyć! Czekaj. I weź ją szybko namierz, gdzie ona jest! Musisz namierzyć czym prędzej laleczkę! Widzowie, widzicie ją? Kto widzi laleczkę ze Squid Game, niech napisze w komentarzach, że ja widzę. A ja nie cię mówiłem? Przecież ona jest tam. Dobra, a nie czyli mówiłem? Teraz zielone czy czerwone? Mogę iść? Teraz jest zielone, dawaj, masz jeszcze dosłownie chwilę i uwaga. I czekaj, stój, czerwone. Dobra, i czekaj, ja ci będę dawał cynk, kiedy ona się odwróci, dobra? Bo teraz się na ciebie patrzy. Czyli wygrałam od razu tą grę, jest, ale super. Dobra, odwróciła się, dawaj, zielone. Wygrałem. Witamy! Wygrał pan dokładnie tak! Ma tutaj dla pana nagrodę. Proszę, to są normalnie specjalnie hieroglify Squid Game. Bardzo się panu przydadzą, mam taką przynajmniej nadzieję. Ja jestem ogólnie złą lalką, ale dlatego kto wygrał, to jestem naprawdę miła. Gdyby nie ten ochroniarz, to pewnie byś nawet się nie zorientował, że bierzesz w tym udział. I bym niestety cię musiała... Chwila. To ja jestem dobry w Squid Game, tak? To nie ten ochroniarz grał, tylko ja. Dobra, fajnie! Wygrałem, yeah! No dobra, no to trzymaj się, pa, na razie. Ej, ale ty ochroniarzu jesteś super mega. Ja nie widziałem, że... Ja nawet nie wiedziałem, że gram w tą grę, słuchaj. No a jak? To się okazuje, myślałeś, że nagle byku? Mówisz stój, a ty, że lalka patrzy, nie no, super. No po prostu słuchaj, beze mnie to ty teraz tutaj nie przetrwasz zbyt długo. Ogólnie niedługo będzie, wiesz co, trzeba wycinać wzorek specjalny. To będzie, wiesz co, następna niedługo konkurencja Squid Game, to nie będzie takie proste. I ogólnie, słuchaj, twój kolega nas śledzi teraz w tym momencie. Daj ci cynka, śledzi nas. O, śledzi, to Gplay, to spoko, to on sobie chodzi za nami. Dobra, ej Gplay, wychodź, mój ochroniarz ze Squid Game powiedział, że cię widzimy. Lucky, już minęły 2 godziny, teraz moja kolej. Ja chcę teraz tego ochroniarza zabrać, słuchaj, i się no dobra, bawić. Dobra, wiesz co, to ty go weź, a później powiesz, później powiesz opinię o nim, ja ci go zostawiam tutaj i bawcie się, my już z widzami dowiedzieliśmy się, widzowie, ale super wam się podobało, nie? Dobra, Gplay, ty się z nim pobaw i powiesz widzom w następnym odcinku, jak ci się podobała z nim 2 godziny challenge z ochroniarzem ze Squid Game. A my na tym momencie z wami żegnamy i siemanko, papa, oglądajcie nasze kolejne odcinki, papa! Macie się, papa! Kliknijcie teraz tutaj w ten odcinek, który wam się wyświetli, to jakiś film na pewno się wam wyświetli. To już teraz kliknijcie, bo to jest super mega film, albo jakaś playlista. Dlatego klikajcie, oglądajcie filmiki mojej Gplaya i żegnamy się z wami, Lucky Team, Gplay Team, górą! Woohoo!